Cześć, Mako, z tej strony Raczek, witam was w kolejnym odcinku z gry State of Decay 2. Dzisiaj będziemy chyba planować sobie rozwój jakby naszych zasięgów na wschód. Spróbujemy zrobić zwiad tych terenów, zobaczymy sobie tu dwa serca ostatnie, więc moglibyśmy ogarnąć, co tu nas czeka. I dzisiaj chyba to zrobimy. Mamy jeszcze tutaj kilka rzeczy ogólnie. Myślę, że Swander Trader przyjechał i tu również jest trader. Mamy dwóch traderów. Tego co widzę w jednym miejscu. Ciekawe. Tak czy siak, zrobimy dzisiaj ten zwiad. Pojedziemy w to miejsce, albo w to bardziej. W to miejsce. Sprawdzimy, jak to wygląda. I poniekąd byśmy mogli te serca nawet ściągnąć. Można się przygotować pod te serca. Więc oczywiście weźmy pukawkę. I gdzie jest moja AR-ka? Ta AR-ka miała ten tłumik. I oczywiście ammo by się przydało zgarnąć. Tego ammo jest trochę mało, więc moglibyśmy ogólnie skrafcić. Craft i to jest 5,56. I możesz jeszcze raz w sumie skrafcić, bo amunicji mamy w ciul, możemy sobie pozwolić. I teraz to. Dwa razy po 80 weźmiemy. Czy po 40, przepraszam. I jeszcze musimy granaty wziąć. Granaty nam się bardzo przydadzą. Oczywiście lekarstwo musimy wziąć. Ogólnie mamy 5 butelek preparatu, który powoduje, że sąsiedzi nam przynieśli, jedna z grup, która powoduje, że nie jesteśmy jakby no, jesteśmy odporni chwilowo, z tego co wiem, na, nie chwilowo odporni, tylko chwilowo niewidzialni, tak, przepraszam, bo odporni nie jesteśmy, bo dalej mogą nas zranić, ale jesteśmy jakby niewidoczni dla trupów. Tak czy siak, weźmy to i weźmy to. Nie, tam żadne outposty, nie mamy slotów, wykur, żeby outposty robić. Boyle, czy ty jesteś wypoczęty? Dobra, chodź Boyle. Boyle, ty masz broń? Nie masz broni. Dobra, damy Boyle'owi też coś. Masz tego. Już amunicji nie będę mu przekładał. Jak mi nie starczy tej amunicji, to trudno. Najwyżej będę mele bił. Możesz szaleć. Jeszcze w sumie coś? Nie. Więc jedziemy tak, zobaczymy, jak to będzie się ułoży ogólnie. Wydaje mi się, że to powinno być raz, dwa. Zniszczymy te ostatnie dwa serca. I w sumie będziemy uwolnieni od tych jakby serc na tym terenie. Co mnie cieszy. Moglibyśmy naprawić ten wóz. Ja nie wiem, czy w tym tutaj mamy ogólnie do naprawiania. Nie mamy do naprawiania. Aunt Preppers 22 Low. Kolejna misja z tą ciotką. Ej, to i zmiana planu. Jeff? Bo Jeff jest zmęczony, Jeff jest chory ogólnie. Jeff, a czemu ty nie leżysz w łóżku? No, chyba nie. Chodź tu do mnie, przyjdź do mnie. Nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Na górze chyba jesteś, co? Dawaj, do łóżka przychodź. I robimy tam ciotkę. Ej, czyli wątek z ciotką. Coś tam Jeff jeszcze ogarnął. Bałem się, że jakby z tą ciotką będzie już koniec historii. A to widocznie jeszcze coś mamy do roboty. Mele mamy. No, mele mamy, więc git. I teraz gdzie to jest? To jest tu. Travel to the home of the new folks in town. To są ci nasi sąsiedzi byli. No dobra, no to pojedziemy tam. Tylko muszę Josepha wziąć. O, muszę naprawić wóz. Bo nam się przyda. Więc ogarniemy tą ciotkę ogólnie. Bo jestem ciekaw, jak to dalej się potoczy. Tym bardziej, że mamy możliwość. Więc ogólnie naprawmy tylko ten wóz. Jedźmy tam do tych sąsiadów. I zobaczymy, co nas tam czeka ogólnie. Survivor Activity. Ktoś Emily jeszcze gada. Gdzie ty Emily jesteś niby? Tu jesteś. No dobra, no kurde, mam nadzieję, że nie spóźnię się z ciotką. Boję się, że... przez nią. No ale dobra, tu jest, podjedźmy, zobaczmy co ona chce. To jest. Kim ty jesteś? Co ty chcesz od nas? Słuchajcie, bo te zębiaki lecą. Nie mam tłumika na tym. Ups! Emily, I could really use some medicine right now. The Northwest Water Tower looked promising. But I can't go alone. Can you help?
I will offer fair exchange. No dobra. After you. No dobra, niech ci będzie, no. Chodź. No wsiądź na pakę. No to będziesz z buta lecieć. Dawaj, chodź. Z buta będziesz cisnąć, bo jak nie chcesz na tyły wsiąść, to twój problem. Masz całe miejsce z tyłu, ale nie chcesz. Dawaj, chodź. Szybko. Aport. Szybko, szybko. Biegnij. Biegnij. Dobrze. Co jest tu? No to nie mogłeś sama pójść. Dobra, pójdziemy już z buta najwyżej. Ona idzie? No to trzeba było biegać przed apokalipsą. To byś zdążyła. Dobra. Tu masz jakiś problem, tak? I ty masz jakiś problem w tym miejscu. Odczepcie się wszyscy! Ilu was nagle przybyło? Bita jakaś. Freaky feeling. Kolejne community jakieś, coraz więcej ludzi jest w tym rejonie. Chciałem strzelić już. Teraz mnie ugryzł. Ajajaj. A no dobra, trochę ich tu jest faktycznie. No mogę sobie nie poradzić. Dacie radę, chłopaki? Ja tutaj tego wybiję jeszcze. Uwaga, z tyłu! Dobra. Joseph, to jest kozak. Proszę cię, Josephem, to ja nad nim muszę nic robić. Masz. Co ty mi dałaś? Aha, paliwo mi dałaś. Paliwo za medycynę. Gówniany deal. Bo paliwa to ja mam wciul, a medykamentów mam mniej. No ale dobra, no. Pomogliśmy chociaż. Może w przyszłości się odezwie znowu. Jedźmy do ciotki teraz. Jedźmy do ciotki, tam... Tamci chyba padli, bo straciliśmy kontakt z nimi. Więc zgaduję, że tamci po prostu kaput. Plus możemy jeszcze w sumie to przeszukać, jak tu już jesteśmy. Bo why not? Joseph, słuchaj, masz to, bo znalazłem kolejny, wiesz? Spytacie się pewnie, czemu Josephowi po prostu nie wezmę tej broni, co mu dałem wcześniej. Nie chcę tego robić, bo... Nie chcę mi się przekładać znowu, wiecie o co chodzi? Nie chcę mi się bawić w interfejsy specjalne i tak dalej, więc po prostu to oleję na razie. Daj Joseph tego. Żebyś tego nie nosił niepotrzebnie. Ale Joseph, możesz mi dać bandaże. Bo trochę ranny jestem, a przydałoby się trochę ogarnąć. Jak tam coś zostało jeszcze, to trudno. Nie potrzebujemy na razie tych rzeczy. Musimy jechać do tej ciotki, bo to jest najważniejsze jak dla mnie na razie. A, waypointa miałem ustawionego. Hobson znowu wróciliśmy. Czyli tutaj do naszych pierwszych sąsiadów tak naprawdę, tak? To byli... Nie, to nie byli pierwsi. Pierwsi byli tam w tamtym mniejszym miasteczku. Ci byli jako drudzy. Tutaj. Siema, dawno się nie widzieliśmy. What's going on, hun? Right? Let's do some business. Of course. To jest ten karabin. No dobra. Zabij 15 zombie z tego kalibru. Tej broni. Może być problem, bo
To jest 7,62 kaliber, a ja nie wiem, czy ja mam... So nice czemu, to see you. Czemu oni w ogóle mają broń? I mojej ciotki, bo to chyba mojej ciotki broń jest. Musimy zabić 15 zombie. No będzie problem, bo... Musimy podjechać do... Musimy podjechać do naszego skrytki, tutaj do opostu najbliższego. Kolejni do nas się odezwali. Jezu, ale dzisiaj tłok jest, wam powiem szczerze. Dobra, jedźmy do naszego outpostu. Zrobimy z tym tego questa z tymi zombiakami. Zabijemy tych 15, tylko musimy dojechać do outpostu najbliższego. Bo nie mamy amunicji wystarczająco, tam jest tylko 10 sztuk. Więc tutaj mamy najbliższy outpost nasz, kontrolujący z wodą. Więc go zrobimy. Ogarniemy sobie amunicję. O, i to jest kaliber ten. No dobra, powinno starczyć. No i teraz polowanie na zombiaki. No to w sumie w tym mieście możemy posiedzieć. W tym mieście tak jest dużo zombiaków. Może jakiś lucik jeszcze się zgarnie. Dlaczego nie? Pewnie będziemy musieli wrócić i ten. I w następnym odcinku sobie ogarniemy już te serca, co mieliśmy ogarnąć. O, i są zombiaki, elegancko. Czuję, jakbym z kapiszoną strzelał. W sumie taki kaliber to jest. Kapiszonowy. Ile mamy? 6,15. Bo Joseph mnie nie zabija ich. Patrz, no i zabił mnie, nie? Zabiorę ci tę broń. No nie znamy cię. Jeszcze 16,15. Kolejne zombiaki. Joseph! Joseph! Jeszcze jeden. A w sumie przecież tego mam, nie? Miałem snapa jeszcze. Dobra, zrobiliśmy. No, czy 22 jest taka dobra na apokalipsę? Nie czuję tej broni, ja tak wam powiem. Totalnie jej nie czuję. Dobra, no to tyle zrobiliśmy z ciotką. No to chyba nic więcej, no. Po prostu zdobyliśmy jej broń chyba, zakładam. Bo to była jej, czy coś w tym stylu. No i tyle, no. Jak tu już jesteśmy... Zgarnijmy te kibelki, tutaj ogarnijmy te domki, bo szkoda wracać z pustymi rękoma. A dość sporo ich jest. Leżeć! O, i kolejna amunicja do tego nawet dostaliśmy. Zwraca nam się amunicja jeszcze. Joseph, dasz radę? Dasz. Nie no, Joseph. Genialny jesteś. Masz AR-kę i nie jesteś w stanie pozbyć się dwóch zombiaków. Niesamowite. Nie zmieniaj się. Notka jakaś, moi mili. Jakaś notka. November task. Finish editing prep new lines for sickness. Listen to the octave. Nie wiem co to znaczy.
Outline name to starter dog, populate X and dog with tags. Możliwe, że to jest taka notatka, która mówi o tym. O tych początkach epidemii tak naprawdę. O, jak wojskowi tutaj stawiali te checkpointy. Ten checkpoint, co tutaj na przykład przyjęliśmy, nie? Mnie chodzi o te badania i tych ludzi, kwarantanna i tak dalej. Albo to, co na początku Joseph i Kylie byli w tym obozie, nie? Dla uchodźców. Tam też przecież badano skutki wirusa. Czekajcie, bo jeszcze tutaj coś mamy niby. Wszystko jest pozamykane. Tyle stąd. Bardzo słownie, to jest wszystko pozamykane. Czerwony talon znowu jest. Bo oni są w ogóle. Czerwony talon mi pomaga. Tatki już nie potrzebujemy. Chyba nie potrzebujemy, jak będziemy potrzebować, no to... Lipa. Tu jeszcze jest coś jakiego. Ja bym tu podjechał jeszcze pod ten. Widzicie, to jakiś jest taki budynek. Nie wiem, co to jest. A, to jest chyba jakaś knajpa, nie? Nie, to jest stacja kolejowa. Hej. Ta stacja jest ogromna, wam powiem. Ta stacja naprawdę jest ogromna, tak patrzę. Tutaj może mogą być fajne fanty ogólnie. Lodóweczka. Kolejna. W sumie aż nie potrzebujemy aż tyle, ale no jak jest, to weźmiemy. Dobra, idźmy do tego wozu. Tu jest cholernie dużo rzeczy ogólnie. Ogarniemy te rzeczy. Spakujemy je. Dobrze wziąłem tego vana. Ten van jest ogromny, więc tyle dobrze. No nic, przeszukaliśmy, więc wracajmy teraz do domciu. Bo tak czy siak zbliża się noc. Joseph jest chory. Jeff jest chory. Spróbujemy ich wyleczyć po prostu. No i uderzymy po prostu na te serca, co mieliśmy zrobić. Bo tutaj zrobiliśmy wszystko. Są tutaj kolejni ocalali, ci coś chcą od nas. Ale nie chcę się im pomagać tak naprawdę na razie, bo mam ważniejsze sprawy na głowie. Musimy pozbyć się tych serc, które są dla nas zagrożeniem, więc wracajmy do bazy, przygotujmy się i na samym odcinku będziemy coś tam próbować z tymi ostatnimi dwoma sercami, żeby je zdykitować z tej mapki, więc zobaczymy jeszcze, jak się to potoczy na samym odcinku. Dojechaliśmy do naszego domciu już, więc wypakujemy to, damy chłopaków na leczenie. Czy w sumie Josepha nie muszę dawać, bo Joseph ma tam bodajże mały 4% tylko... Nie będzie warto. Więc ogarniemy to. Paliwa chyba jest jeszcze git. Nie, paliwa już nie możemy oddawać. Zrobimy tak po prostu. A, Josephowi dam później normalny ten. Switch. Idź odpocząć, idź się lecz. Idź się wylecz. Idź się wylecz, bo potrzebujesz tego cholernie. A my idziemy wziąć sobie te leki, które odłożyliśmy. Załadujemy sobie świeże. Kurde, poniekąd byśmy mogli to użyć, tylko minus jest taki, że plagę na siebie nakładamy, więc nie używajmy tego. Nie potrzebujemy. Dobra, Josephik, idźcie połóż, leczcie się i moi mili, na samym odcinku udamy się na wschód, ogarniemy sobie właśnie to miejsce, przeprowadzimy sobie zwiad, uderzymy w to serce i później jak dobrze pójdzie zniszczymy drugie, ostatnie serce, które tu jest i nasza mapa będzie w sumie wolna, nie będzie już czerwono, tylko czerwono zostanie ślady, że tu było coś czerwonego, ale tak czy siak wszystkie jakby serce zostaną zlikwidowane. Więc miasto praktycznie będzie pod naszą kontrolą. To już mi się podoba, że zombiaki są daleko od tej strefy. Mamy bezpieczny teren.
Więc jakoś to będzie. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście i słyszymy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Hej!